Was serdecznie w nowym tygodniu, w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem, który chyba nazwę seria Lauryn Beauty Radzi, ponieważ w dzisiejszym filmiku będę chciała Wam pokazać najlepszą gąbeczkę do podkładu, która jest moim zdaniem idealnym zamiennikiem Beauty Blendera oraz przekażę Wam kilka wskazówek, czym się kierować, aby tak ową idealną gąbeczkę znaleźć, jeżeli nie zdecydujecie się na tą, którą oczywiście ja sobie wybrałam i najbardziej upodobałam. Także jeżeli jest to coś, co aktualnie jest Twoim problemem i poszukujesz takiej idealnej gąbki, a nie chcesz wydać więcej niż 20 zł, to serdecznie Cię zapraszam do dalszego oglądania. Gąbeczka, o której mówię, jest to gąbeczka z firmy Donegal. Ja osobiście tą gąbeczkę jako idealną okrzyknęłam tak naprawdę już jakiś czas temu, jednak w międzyczasie testowałam też wiele różnych innych gąbek, ponieważ chciałam sobie nabrać takiego światopoglądu w tym temacie. Ta gąbeczka wygląda w ten sposób. Wygląda podobnie, naprawdę podobnie jak Beauty Blender. Ja Was serdecznie zachęcam do tego, abyście po obejrzeniu tego filmiku odniosły się do filmu, który nagrałam o Beauty Blenderze jako taką recenzję i test na żywo. Link znajdziecie w opisie oraz tutaj gdzieś w odnośnikach. Tam będziecie widziały również w zbliżeniach, jak wygląda struktura Beauty Blendera. I teraz chciałabym Wam pokazać w zbliżeniach, jak wygląda ta gąbeczka. Wygląda ona w ten sposób, ma również taką porowatą strukturę i tutaj właśnie jest to pierwsza przesłanka, która jest istotna, aby zwracać uwagę, czyli porowatość gąbki. Ponieważ im więcej ona ma porów, tym więcej moim zdaniem zbiera w sobie produktu i tym bardziej można go wprasować, idealnie wtopić w skórę i zaaplikować. Jest również mięciutka, jak możecie widzieć, w związku z czym jest to też rzecz, na którą zwracajcie uwagę, czyli aby gąbka, nawet jeżeli ją wyciągacie z opakowania przed namoczeniem, była mięciutka. To jest bardzo istotne, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że jeżeli już po wyjęciu z opakowania lub nie wiem, w formie jakiegoś testowania, jeżeli będziecie miały okazję, będzie ona twarda, no to już z góry wiadomo, że zazwyczaj po namoczeniu również nie będzie ona powalająco sprężysta. Sprężystość jest kolejną cechą, na którą należy zwracać uwagę, ponieważ gąbeczka typu Beauty Blender, oryginalny Beauty Blender, jest bardzo, powiem tak, możecie ją ugniatać i ona cały czas wraca do swojego kształtu, więc ona jest bardzo sprężysta i to jest też bardzo istotne. Ja na przykład miałam do czynienia z gąbkami, których firm nie będę przytaczać, ponieważ naprawdę było ich sporo i wszystkich ich po prostu nie pamiętam. Natomiast te, których nie polecam, umieszczę Wam również w opisie. Po prostu wyszukam i umieszczę. I te gąbki cechowały się tym, że one nie były sprężyste, w związku z czym na przykład, jeżeli macie długie paznokcie, nawet nie długie, ale po prostu paznokcie, którymi wykonując czynność ugniatania gąbki, możecie w jakiś sposób ją zahaczyć, to taka gąbka, która nie jest sprężysta, będzie miała od razu dziury i bardzo szybko po prostu Wam się zmarnuje, nawet jeżeli będzie spełniała wszystkie inne pozostałe kryteria, które należy brać pod uwagę, aby mieć idealną gąbkę. Kolejny czynnik, na który ja zwracam uwagę i który już zauważyłam, że jest bardzo istotnym, to aby gąbeczka po namoczeniu urosła do dość sporych rozmiarów. Miałam do czynienia z gąbkami, których nazw firm nie pamiętam, natomiast z tego, co mi świta w głowie, była to firma, jakaś firma, no name powiedzmy sobie, z Allegro. I ta gąbeczka mogła być pompowana po prostu przez całą godzinę i ta gąbeczka w ogóle nie rosła. Wiecie o co chodzi, nie nabierała objętości. Jest to również bardzo ważna rzecz, ponieważ taka gąbka po pierwsze nie będzie miękka, po drugie będzie tempo obijała nam twarz, co nie jest ani przyjemne, ani nie dostarcza w ogóle tak naprawdę idei, do jakiej ma służyć, czyli nie aplikuje nam podkładu w taki super wyblendowany sposób. No i po prostu jest to całkowicie bez sensu, więc to jest moim zdaniem też jeden z czynników, który należy brać pod uwagę, aby taka gąbeczka urosła przy pompowaniu jej wodą i żeby to się stało w dość szybkim czasie. Powinna ona urosnąć co najmniej jeszcze raz tyle w stosunku do wielkości, którą jest w opakowaniu. Na ten przykład w momencie, kiedy otrzymałam Beauty Blender, bo otrzymałam go w prezencie, jeżeli oglądałyście tamten film, to wiecie, jeżeli nie oglądałyście, to obejrzycie. Otrzymałam go wtedy w prezencie i mówię, kurczę, to jest coś nie tak z tym Beauty Blenderem, czemu on jest taki mały? Ale w istocie on po prostu po napompowaniu wodą bardzo dużo urósł. To są moim zdaniem takie najważniejsze czynniki, które należy brać pod uwagę, jeżeli chodzi o właśnie gąbeczkę. Cena takiej gąbki to bynajmniej tyle, ile ja zapłaciłam i za tyle, ile ja ją widziałam, to maksymalnie 20 zł. Ja ostatnio kupiłam ją za 13 z hakiem na stronie Ekobieca, więc tam Wam zostawiam również link w opisie, ponieważ tam możecie ją kupić aktualnie w takiej cenie. Uważam, że jest to cena bardzo niska, a gąbka naprawdę na pewno Was zadowoli, także serdecznie Was zapraszam do
skorzystania właśnie z tego linku, który macie w opisie. A teraz pokażę Wam, jak tą gąbeczką nakłada się podkład i tak jak mówię, będziecie mogły sobie porównać to do filmiku, który nagrywałam o Beauty Blenderze i sobie po prostu porównacie jakby efekt tego, jak to wygląda i przed i po. Dzisiaj podkładem, którego użyję, będzie podkład L'Oreal Infallible Stay Long Lasting. I ja standardowo robię tak, że sobie nakładam najpierw takimi kropeczkami na całą twarz po prostu podkład. Następnie dopiero wtedy rozcieram sobie produkty właśnie Beauty Blenderem, czy też właśnie jakąkolwiek inną gąbeczką. Moim zdaniem buzia wygląda bardzo naturalnie, pomimo tego, że ma nałożony podkład. Jak wiecie, ja też ogólnie nie potrzebuję bardzo dużo podkładu, ponieważ ja nie mam jakichś mega problemów z cerą, więc mi wystarcza naprawdę niewiele. No ale jak widzicie, zupełnie inaczej ta buzia jednak wygląda, jak po prostu jak jest ten podkład nałożony gąbką. Także moim zdaniem jest to super opcja. Produkt ten również świetnie sprawdza się do tego, aby wklepać sobie korektor pod oczy. I korektor, który akurat ja użyję, będzie to mój ulubiony ostatnio korektor z L'Oreal Perfect Match w kolorze 1 Ivory. Zobaczycie, w jaki sposób ta gąbeczka właśnie ładnie rozblendowuje i wprowadza korektor w skórę pod oczami. Także tak wygląda już nałożony podkład na twarz oraz korektor pod oczy za pomocą gąbeczki od Donegal. Mam nadzieję, że ten efekt Wam się podoba. Ja osobiście bardzo, bardzo, ale gorąco Wam polecam właśnie tą gąbeczkę, ponieważ po pierwsze jest ona tania, po drugie spełnia ona wszystkie te kryteria, jakie powinniśmy moim zdaniem brać pod uwagę, chcąc znaleźć idealną gąbkę, która zastąpi nam Beauty Blender, który no, do najtańszych nie należy, nie oszukujmy się. Jak widzicie, również korektor pod oczami też bardzo ładnie ta gąbka rozprowadza, blenduje nam w skórę i po przypudrowaniu tego obszaru pod oczami naprawdę jedna cienka warstwa kryje takie cienie pod oczami, które ja mam, więc wydaje mi się, że to całkiem spoko. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy test i takie moje podsumowanie. Nie będę Wam tutaj teraz się pokazywała z makijażem, bez makijażu całego czy coś, bo jakby nie to jest istotą tego filmu. Także wybaczcie mi, że teraz wyglądam jak taki trochę koszmarek, ale mam nadzieję, że ten film się okaże dla Was przydatny. Jeżeli tak, jeżeli się okazał przydatny, to koniecznie dajcie mi kciuka do góry, koniecznie pokażcie, że film okazał się Wam przydatny, pisząc w komentarzach o tym. Ja na to bardzo gorąco czekam. Być może Wy macie jakieś swoje już sprawdzone metody, jeżeli chodzi o gąbeczkę, czy też jakiś jej zamiennik. Koniecznie również poinformujcie mnie o tym w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa tego, jakie Wy macie doświadczenia i bardzo chętnie czytam je. Także czekam na Was, czekam na Wasz odzew. Koniecznie łapkujcie, żebym wiedziała, że ten film się okazał przydatny. A ja dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę bardzo dużo pozytywnej energii. Także trzymajcie się cieplutko. Pa, pa! I was too afraid to say what was on my mind.